100 lat, niech żyje, żyje nam, a kto ja? 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje, a kto ja? Ja, niech żyje, 100 lat, 100 lat, niech żyje, idę po itd. Internetowy tygodnik powszechny i trochę ciebie niech ma! Ech, kochani, to było jak wczoraj, 7 lat temu, dokładnie tego dnia, 29 listopada o godzinie, o kurde, nie pamiętam o której godzinie, ale chyba o 15, 2013 roku wypuściłem pierwszy odcinek z dupy, tak, moi drodzy, pierwszy odcinek z dupy i dzisiaj będzie taki odcinek specjalny, poprosiłem was na grupie z dupy na to, żebyście wysłali mi memy związane z programem, duża część z was nie zrozumiała kompletnie, mimo że napisałem, jeżeli wyślecie mi memy niezwiązane z programem, jeżeli wyślecie memy, które nie są albo ze mną, albo z Miszą, albo z Goskiem, to banuję. I chuj, kurwa, i tak wysyłali. Dzisiaj, tak jak mówię, dzisiaj będzie odcinek specjalny, więc przejrzymy sobie moje miniaturki, które się zmieniały przez lata i przejrzymy sobie też, co? I przejrzymy sobie piosenki, które się pojawiły na zdupy. No sobie przelecimy to po prostu i pokomentujemy. Dzisiaj taki, tak jak mówię, nostalgicznie, dzisiaj troszeczkę bardziej będzie. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Ale żeby jednak było trochę tej aktualności, to polećmy z kartą na czasie. Co tam w na czasie, panie Kutasie? Otóż Guzior Blueberry, a miało być tak pięknie, to też jakiś raper Marcin Dubiel. Jak mi się wydaje, o Jezus, jaki Dubiel ma tutaj wyraz twarzy. Jaki, co tu się stało, ale naprawdę, co tutaj się porobiło? Co się stanęło? Taki... Tak jakby trochę się śmiał w momencie, w którym płacze. Ktoś go rozśmieszył i on płacze, ale... Bo nie, bo on pewnie naprawdę płacze. Zaraz zobaczymy, czy płacze. Let's find out. Tak na szybko jeszcze, zanim pójdę spać. To przed walką. Taki uśmiechnięty, hehe. A potem nagle zamienił się w kurwa Tyborskiego. Co ja mogę powiedzieć? Ja mogę powiedzieć przede wszystkim, Marcin, nie przejmuj się niczym. Ważne, że wiesz, że zrobiłeś to, co chciałeś zrobić i tak dalej. Tylko pytanie też, jaki był twój cel, jaka była twoja motywacja w tym wszystkim? Czy chodziło jakby o to tylko, żeby sobie coś udowodnić? Bo czytałem wpis Marcina na Instagramie, który jest bardzo spoko i w którym i mówi o ćpaniu, o chlaniu i tak dalej, o takiej destrukcji wewnętrznej i o tym, że naprawdę próbuje coś z tym zrobić i jakby zacząć od nowa. Według niego ta porażka spowodowała, że jeszcze mocniej mu się podcięły skrzydła. A moim zdaniem chuja, moim zdaniem właśnie zajebiście. Zajebiście jakby musisz zrozumieć, że nawet jeżeli zaczniesz wszystkiego żałować, nawet jeżeli chcesz się oczyścić z wszystkiego, to wcale nie znaczy, że nagle zaczniesz wygrywać. A też pamiętaj o tym, że wygrana w tym wypadku nie polega na wygraniu walki i tego, żeby być dalej jakimś kurwa cwaniakiem, tylko wygrana bardziej polega na takiej wewnętrznej przemianie, że chciałeś coś zrobić i zrobiłeś najlepiej jak potrafiłeś, więc tyle ode mnie. Jezu, jak się poważnie zrobiło! Co tam dalej w tym na czasie? Kubańczyk, Lady Punk 2. Spruł się o to Tedę ostatnio, a potem, znaczy nawet Tedę się nie spruł, to Kubańczyk się spruł do Tedego chwilę później, bo Tedę coś napisał, kto to kurwa jest w ogóle, jakie Lady Punk? Jeszcze napisał Punk źle, bo napisał Punk przez U. Znaczy to dobrze napisał, ale Lady Punk jakby zespół jest przez A. No a to jest nieważne. Mi się za to mega podoba ta miniaturka, Kubańczyk przed hotelem, kurwa, z tyłu, co to jest, korweta. I ten krok taki kurwa, no po prostu Fortnite'owy. Wygląda to dziwnie po prostu, no. Don Cassio Najman wypierdala oświadczenie na temat walki Najman Diz. No to podejrzewam, że to jest co, ale co, jest jakaś piosenka? Oj dana, Don Cassio zlał Najmana. Aha, okej, ja myślałem, że to jakaś fanowska jest rzecz, a to kurwa naprawdę Don Cassio napierdala. Oj dana, Don Cassio za Najmana. No, jest to bardzo proste, nie dziwię się, że jest tam na czasie, na czwartym miejscu. Bardzo wymowna i bardzo spoko miniaturka, bardzo mi się ta miniaturka podoba. Problem backstage, gościnnie Andrzej Załka. Andrzej Załka nie żyje, więc co gościnnie? No, leją się szampany, dobrze, nie okresy. Leją się szampany, wygląda to trochę, nie wiem, z zespołem Weekend, znaczy zespołem. Z wokalistą Weekend mi się kojarzy. Dalej Mateusz Borek po walce Marcin Najman versus Don Cassio. No i Borek, dwupodział, no klasyczny kanał sportowy Ekstra. Znowu Najman, Don Cassio!
Najman, Damian Herczyk, cała walka. Tutaj jeszcze dojebane, kurwa, właśnie rakowo Dizzy zrobił, czyli jest i dwupodział, i lekkie podświetlenie na żółto, i obrys na czerwono. Dwie rzeczy są tutaj. Saleta, Najman, ja pierdolę, ile tego Najmana, zaraz się pożygam, smolasty szpaku. Nie, bo znowu Najman, dziennikarskie zero. Najman, baje full i komentarze od widzów. Dziennikarskie zero, kanał sportowy. No kanał sportowy, widać, że... Jezus, on się nazywa Smokowski? Czy Stanowski? Krzysztof Stanowski, Stanowski, nie? Dobra, zawsze mi się mylą. Że Stano idzie teraz, idzie po jakby szersze grono widzów, że chce się bawić w dziennikarkę nie tylko sportową, znaczy bardzo dobrze, bo najprawdopodobniej mu to wychodzi i wyjdzie, ponieważ jest dziennikarzem z krwi i kości, więc jakby tutaj żadnego zarzutu nie ma. Ale za to jest tu, kurwa, zarzut, jak zwykle wielkie szczęście, poszukiwać numer 461 i poszukiwać z koniczyną, kurwa, ale ja pierdolę, jaką po prostu, jaką sztuczną, w sensie sfotoshopowaną i ten Adam, kurwa, z tą koniczyną. Nieźle, nieźle. No tu Najman, Najman, kotlety, minutka, zwijamy mięso mielone i gotowe, kukre i Polska. Jak to strasznie wygląda! Jak to strasznie wygląda, jak takie odarte dziecko. Takie dziecko, które ktoś przez grindera przepuścił. Straszne. Kotlety, minutka. Żabson, aromatyczne przyprawy featuring Mata. Tak sobie mi się podoba ta miniaturka, prawdę powiedziawszy. I też nie jest to jakaś wybitny numer. Znaczy oczywiście wiadomo, że fanom Żabsona i fanom Maty się na pewno spodoba. Co to samej miniaturki? No mamy trzech ziomków w gar kuchni jakiejś chińskiej. Tak wygląda z tyłu, przynajmniej jest to tak ozdobione jak chińska. No na pewno jakaś azjatycka. No i ten aromatyczne przyprawy, płonąca czcionka. Coś nieczytelnego w tym jest. Cola versus Pepsi, ostateczny test, kuchnia WK. I co, jest Pepsi i cola i tyle, i chuj. No niepostarana miniaturka. Niepostarana, i co, on pije z tego kubka? Przecież to jest kubek do lodów, kurwa, nie do coli. No czy was popierdoliło? Zrobiliśmy terenówkę z Passata. Znowu Passat, kurwa! Motokoty, wspina się, dwupodział, ale sprytny ten dwupodział. Sprytne przedzielone to takim właśnie bez obrysu jakiegoś. Jest to takie zielone, troszeczkę zielono-żółte, ale bez obrysu. No spoko miniaturka, muszę przyznać, mniej rakowa niż zwykle. No chociaż te wspina się jest bardzo rakowe ten napis oczywiście. Szef MMA wobec Marcina Neumana zostaną wyciągnięte konsekwencje finansowe. O nie! Trójpodział! Sparing z Nitrozyniak w boksie. Z kim zawalczy? Bracia malczyńscy, chłopaki, coś kurwa niegramatycznie. Sparing z Nitrozyniak, a nie z Nitrozyniakiem, to się nie odmienia? W boksie. Kurde, jakoś to, nie wiem, tak jakoś mi niegramatycznie to brzmi. Lepszy niż Najman, kogo wyjaśni Nitro? I tutaj dwupodział. Gruba kreska czerwona, moi drodzy, bardzo gruba kreska czerwona. Adbuster, konfrontacja tajemniczych inwestorów z Facebooka. Naprawdę, kurwa, konfrontujesz to? Że ci się chciało? No dobra, znaczy nie, no wiadomo, że chciało się dlatego, bo z tego są wyświetlenia. Jak widać! Trzy kropki? Okej. Kurwa, Marek, jak ty przypierdolisz po prostu tym rakiem ostatnimi czasy na tych swoich miniaturkach, to szapoba, szapoba. Jestem gangsta raperem. Sobota, jestem gangsta raperem? O co chodzi? Musisz to mówić ludziom, kurwa, i z dwururki do nich, kurwa, celować? Dlaczego? Ferrari versus Pączek. Złamany nos, warszawski koks, ale co? Przecież on mówił, że nie trenował. Cepy straszne, kurwa, weselniaki. Czy on kurwa kiedykolwiek gardę trzymał? Ja pierdolę. Sama miniaturka, no jak zwykle rakowa, po prostu strzałka. Na czerwono tutaj dymy jakieś z tyłu, żeby była dynamika. No, nie jest źle, jest trochę rakowo, ale nie jest źle. Od 5 grudnia ważna zmiana dla kierowców, motodoradca. No i to prawda, od 5 grudnia nie trzeba będzie prawa jazdy ze sobą wozić. O tyle, już wam streściłem film, tylko potrzebna będzie aplikacja. Pożegnanie z Mazdą MX-5. Ale dlaczego Kickster Sebastian? To wcale nie, to jest mina takiej dezaprobaty i wkurwienia, a nie płaczu. Więc dlaczego taką minę dałeś? Gdyby to była płaczu, to trzeba byłoby bardziej te oczy otworzyć i więcej z siebie wydać tej emocji. Pożegnanie z Mazdą MX-5, na żółto podświetlona Mazda, Sebastian na biało tutaj, jakieś tło, jakiś juice, no spoko. Nie, znaczy, no jak na Sebastiana, to bywało bardziej rakowo. Marcin Najman unika wywiadów po skandalu w walce. No ja się nie dziwię, Marcin Najman nie rozmawiał z mediami po walce z Don Casio. Masakrycznie brzydka czcionka, brzydki font, przepraszam, masakrycznie brzydki napis, ten biały i ten czerwony, lach. Będę składał protest, wygrałem walkę, podróżę wojownika. No proszę, proszę. I przekreślony Alanek? Szczerze mówiąc, kurde, nie wiem. Wziąłem tę walkę i ona była bardzo równa i pewnie to dlatego
jakby tak się dzieje, a nie inaczej, dlatego pewnie będzie składał protest. No nie, no dobrze, no warto złożyć protest, jeżeli z czymś się nie zgadzamy, pamiętajcie. Dobrze, moi drodzy, to przelecieliśmy wszystkie miniaturki i teraz tak, i teraz wejdziemy sobie na moją stronę i teraz sortuj według data dodania od najstarszego lecimy miniaturki. Patrzcie na te miniaturki, kurwa. Z dupy 1, debut i Let's Be Friends, reklama z dupy i piersi, objawienie Jezusa i hipsterzy, lewiatan i szataniści od tyłu, filiżanka z dupy, wszystkie miniaturki, jak widzicie, były robione w piwnicy. Do miniaturki pierwszej nie zrobiłem napisu, nie wiem czemu. Z dupy 2 już był napis. Potem zauważcie, że troszeczkę się zmienia kolorystyka, bo nigdy nie wiedziałem, który to kolor jest dokładnie tego obrysu. Bardzo duże napisy, z dupy 3, z dupy 4, z dupy 5, potem coraz mniejsze, aż dochodzi do, tutaj łączyłem, tutaj mamy dwupodział ze Szpakiem, mamy dwupodział ze Szpilką, mamy dwupodział z Michałem Wiśniewskim. Tutaj nie ma dwupodziału, tylko jest Bilgun. Miniaturki praktycznie takie same, chociaż dzień z dupy nie wiem dlaczego wrzuciłem miniaturkę, jak się liże po pasze. I dopiero od numer 10, to jest pierwsza miniaturka, którą zrobiłem tak na dobrą sprawę, wyciągniętą z odcinka i to jest też odcinek, który poszedł zajebiście dobrze, wtedy pamiętam. No to numer 10 tańczyłem na róże, nie wiem czy pamiętacie, to ja wam przypomnę. Widzieliście jakie czary? Ha! I teraz uwaga, najlepsze. Na górze róże, a w stopy taniec na róże. Proste. No i dobra, i to była miniaturka numer 10, potem znowu wróciła piwnica, z tego co widzę. Ja już nie mówię o tych osobnych rzeczach, które tam rzucałem, czyli Irek po wstrzyknięciu marihuany i tak dalej, człowiek rozpierdol versus człowiek krzesło. I dopiero z dupy numer 14. Z dupy numer 14 już nie ma piwnicy, z dupy numer 15 jest piwnica znowu. Z dupy numer 16 już znowu nie ma piwnicy, tylko zespół Frontside. I z dupy numer 17, tu już lektorzy, to też bardzo dobrze poszło. Z dupy 18, z dupy 19, już wszystkie z dupy nie były w piwnicy miniaturki robione, tylko miniaturki były robione, jak widzicie, na zewnątrz, podczas nagrywania czegoś. I teraz sobie przelecimy przez piosenki. Pum! Dobra, kochani, czas przelecieć sobie przez piosenki. To teraz sprawdzimy pierwszą, którą tutaj mamy, czyli z dupy i rał, dubstepy akermańskie. Omijam koralowe, ostrowy burzami. Drobne dziady! Stepy akermańskie, stepy akermańskie. Niech żyje romantyzm, niech żyje romantyzm. I Tymon! To kręciliśmy z Olą, pojechaliśmy na jakieś pole. Tam rzepak jest z tego co widzę. Musieliśmy pojechać na jakieś pole, żeby był step. No oczywiście stepu nie znaleźliśmy, ale co za to znalazłem, bo tutaj potem Rałek jest, występuje i on gra na jakichś instrumentach. Natomiast później znaleźliśmy zajebistą rzecz, patrzcie na to, pustynia. Taka miejscówka, która wygląda po prostu jak zajebista pustynia. I tam nagrywaliśmy też jeszcze jedną rzecz, chyba California Love. To mogę powiedzieć o tej piosence, jestem bardzo z niej dumny. Mnóstwo osób mi mówi, że była puszczana na języku polskim. Tak! Moje piosenki są puszczane w szkole! Na odległość. Da się nagrywać filmy przez internet. Dużo osób też korzystało z tej piosenki na maturach albo podczas odpowiadania na, no jakby na różne rzeczy, na różne pytania, więc bardzo się cieszę, że mogłem w jakiś sposób przybliżyć wam troszkę wiedzy. No dobra, to są dubstepy akermańskie. Jakie tam kolejne, kurwa, piosenki ja robię? Piosenki z dupy. Co my tutaj jeszcze mamy? Birthday Trap, słuchajcie, to też bardzo ważny numer. Birthday Trap! Łup, łup, łup! Chuj to kogo boli, może człowiek warga życzenia przypierdoli? Nie, nie, nie! Siema, 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 z dupy mam! Z dupy pytam go... Słuchajcie, tutaj się nie synchronizują słowa z tym, co nawijam, dlatego, bo nie mieliśmy nagranej jeszcze tej piosenki, nie mogliśmy jej puszczać podczas nagrania, więc ja to śpiewałem za szybko, kurwa, podczas teledysku. Musiałem z tym kombinować, a kombinować. A w ogóle piosenka jest o tym, że ludzie proszą mnie, żebym składał życzenia im albo ich znajomym, kurwa, i tak dalej, na urodziny czy tam z różnych okazji i ja się o to wkurwiam. Kurwiam się o to. Tak się sprzedałeś, dupą na fanów wypięty. Takie życzenia raz na 100 olat. 100, 100, 100 olat. 100, 100, 100.
A to była piosenka, którą zadedykowałem Oli, zresztą tutaj widać. Potem się zamienia w piosenkę Disco Polo. Zrobiłem to specjalnie na jej urodziny, taką jej niespodziankę przypierdoliłem. Znowu z Rałkiem. Miszona, miszon, to ona, to ona, to ona, to ona! Naj, wszystkiego najlepszego ci. Kocham cię z całej mej siły. I Marian. Kurwa, a to była scena z tymi fajerwerkami. Było, nie wiem, kurwa, jakieś 4 stopnie, padał deszcz, a my odpalaliśmy fajerwerki, musieliśmy się zsynchronizować, zamokła cała kamera, masakrycznie, super sytuacja. Takie życzenia raz na 100 olat, 100, podsiadło był. No sami nasi znajomi, słuchajcie. No słuchajcie, bardzo lubię ten numer, bardzo lubię ten numer. To co? Może jeszcze jakiś? Tylko jaki? Hip Hop! Old Zdupson i Rał! To jest moim zdaniem kurwa zajebisty numer. Wbijam się w ten beat jak widłami w krowi placek. Ktoś tu kradnie księżyc. Placek albo Jacek! Biorę dotacje i w kombajn wpierdalam. Ty w tym bloku na 20 metrach się wpierdalasz. Najlepsze jest to, że akurat załapaliśmy się na ostatni dzień śniegu. Spadł śnieg i to wyglądało zajebiście. Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop. Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop. Started from the bottom, now I'm top. Nawet nie pamiętam, jak zajebisty ten tutaj wrzuciłem. Bardzo lubiłem ten numer. Szkoda, że ma tak mało wyświetlenia, ile ma. Nie, 380 tysięcy, nie jest tak źle, nie jest tak źle. To jest numer, który też zrobiliśmy na śmiesznie. Wszystkie właściwie tutaj numery są na śmiesznie, ale na przykład chciałem wam pokazać z przegrywu, bo nie każdy z was zna przegryw Dark Soulsów, Grab. I to jest miejscówka, w której kręciliśmy ostatni odcinek z dupy. Nie powiem wam gdzie. A sobie znajdziecie. Witamy w Lord Run. No się ma pusty, choć nie umarły, zginiesz tu raz kilkaset. Tak są cię bardziej zajebie niż ten bisłym basem, rubasę. O! Całe moje rymy to cię tu fatrolem chłoszą i wbijają się w ognisko z całej kurwy jak szpadel. Bum! Kurwa, jakie przyspieszenie. Bardzo lubię ten numer, ale jeszcze bardziej lubię. To jest numer, który powinien mieć dużo, 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 dużo więcej wyświetleń. Lata 80 versus 2000. Wyobraźni samochody latające. Mi to lata pewnie samoparkujące mają oraz takie cuda bez kierowcy jeżdżące. Do Walkmana wpada szybko ci kaseta, tylko kup nowe baterie, bo na wolno będziesz jechał. Ej, ja się urodziłem w 80s. Ty jak się rodziłeś, to leciało ladies. Nie mów, że twój klimat pozwyczajnie pieprzysz. Vice City tak jak Sony Crockett ci po pieści. To nie Miami Vice. To jest moim zdaniem, uważam, jeden z najfajniejszych numerów, które zrobiliśmy na żarty z Olą. Nie mówię o tych numerach, które robiliśmy na poważnie, ale ten tutaj w żartobliwym tonie. Grapy, uwielbiam robić grapy. Miałem zrobić, kurwa, teraz grapa, nie zrobiłem. To kurwy kroć set nędzy. Ale kurwa, nadrobię to. Dobrze, słuchajcie, no nie ma co, tutaj nie będę przelatywał przez wszystkie piosenki, kurwa, które nagrywałem, bo jest tego sporo. Natomiast chciałem wam tak z okazji właśnie urodzin pokazać jakieś moje rzeczy, żebyśmy mogli się wspólnie pośmiać z tego. Tylko no i tak one są na śmiesznie, więc jakby te na poważnie to jest zupełnie inna sprawa. Na przykład, kurwa, czekajcie, jeszcze jedna rzecz. Interstellar. Patrzcie, to jest numer. To jest, uważam, jeden z moich ulubionych z płyty numerów. 9,3 tysiąca lajków, 5,5 tysiąca dislajków. Nie spodobało się ludziom, że jest tutaj autotune, ale właśnie o to chodzi, że on musi tutaj być, on jest potrzebny właśnie z tego powodu. Mi się mega podoba ten numer i domyślam się, że komuś może się nie podobać, prawda? Mi się podoba na maksa i ja się cieszę, że taki numer powstał. Good night. Ja trochę oczywiście nosowo tutaj śpiewam i to się może ludziom nie podobać, jasne, ja to wszystko rozumiem, mi się za to zajebiście podoba, a to jest najważniejsze, moi drodzy, niedługo druga płyta. Dobra, to wszystko, jeżeli chodzi o muzykę, przejdźmy teraz do memów! To, co usłyszycie, to nie jest mem, ktoś wykonał po prostu niedużo roboty w to wsadził, ale jest to mega śmieszne, uwaga. Fury robią hałas, ty nas nienawidzisz, ale ona jest tym zakochana! Puść to na podwórka! Ciągle jestem głodny tak jak Gustaw! Kurwa! Puść to na podwórka!
Trochę nierówno jest to wsadzone, ale jest to zajebiste, mega mi się podoba. Lecimy z memami, słuchajcie, z grupy Zdupynator. Są to memy związane bezpośrednio z programem. Z okazji urodzin, kurwa, sobie zrobiłem taką niespodziankę i zagroziłem, że będę banował, kurwa, jak będziecie dawali inne memy. Okej, lećmy z tym. Małomiasteczkowy podsiadło post, tak. Dawid, przyjdź do mnie. Dlaczego twój menadżer nie chce cię puścić? Nawet na urodziny! To uczucie, kiedy wkurwiłeś się na analfabetów niepotrafiących czytać, tak? Tak było właśnie, bo się wkurwiłem na tych ludzi, którzy nie potrafili czytać ze zrozumieniem, kurwa, jakie ja memy chcę. Tak było. Człowiek Warga miał fryzurę napazdana, zanim to było modne. Tak było! No, tak było. W 2016 roku, to był 2016 rok, kwiecień, pierdolnąłem się na łyso i kurwa zachorowałem. Byłem, od razu sobie głowę przeziębiłem. To jeden z moich ulubionych memów, nie zesraj się. To właśnie było podczas kręcenia tych dubstepów akermańskich. Tak, potem zrobiliśmy nie zesraj się, a potem zrobiliśmy a ty się kurwa zesraj. I pamiętam, jak to kręciliśmy, to Ola zresztą zrobiła to zdjęcie. Ola nakręciła tego mema w sumie, więc ona jest jakby współautorem. Kocham tego mema. Wszystkie goski moje. Jak chujowo wklejony gosku, ale jest to śmieszne. Jest to śmieszne, bo to tryb, co mówi, każda świnia krzyczy moje imię, wszystkie gąski moje, a tu gąski, bardzo śmieszne. Gdy czapeczkę z Daszkiem masz tylko dla stylizacji. Tak, to prawda. To prawda, bo musiałem tutaj zerknąć, bo tak świeciło słońce, że nie dało się inaczej. Ja musiałem zerknąć na kamerę, czy się nagrywa. To jest z Q&A Oli, to pamiętam. Ja czekając, aż Maciek w końcu dorośnie. Nichuja, kurwa, te kości zostaną przez ząb czasu nadgryzione nawet, a ja nie dorosnę. Pierwszy raz ręka jebie mi stopą, człowiek Warga. To też nie jest mem, tylko cytat z odcinka i tak było, dokładnie tak było. Tak było. Nikt. A w sumie każdy w 2020. Gdyby 2020 był warzywem, to byłby gównem. To jest mem chyba z filmu Prawdziwy Sylwester, tylko że ten film Prawdziwy Sylwester powstał na Sylwestra 2017. No, nieważne, to jest kompletnie nieistotne, jakby pasuje do 2020 jak ulał. Kiedy policja chce cię przekupić zapasem masła, a ty jesteś gotkiem i chcesz je bardzo mieć bez wsypywania nikogo. Nie, bez wsypywania nikogo. Źle... Coś niegramatycznego tutaj jest, a to rzeczywiście są gliniarze. Słuchajcie, dla wielu jest to zdziwienie, ale Gosku gra kurwa w różnych serialach i co chwilę gdzieś się pokazuje, więc jeżeli widzicie Goska, no to oczywiście bardzo fajnie, że piszecie mi, że o, Gosku gdzieś był w Ukrytej Prawdzie. Tylko no to nie jest dla mnie nic nowego, prawda? Gosku, książę margaryny. I ta morda po prostu. Gosku pełen masła. Ale on margaryny nie lubi. Jeszcze kurwa edytowałeś ten wpis, żeby go kurwa co? Dośmiesznić? To było z Zapytaj Beczkę, którą prowadziłem. I to jest też ten częsty reaction mem. Właśnie wklejasz go pod postem kogoś, kto edytował posty. Another dick is coming. Another dick to make you feel right. Tak było. Tak było. Ewa Choda Goska. O Boże, ale mogłeś naprawdę ładniej ten Photoshop pierdolnąć, serio. To by było wtedy super. Pink-haired anime girls are the best. Dokładnie, dokładnie tak. I ja jestem właśnie taką kawaii. Maciek, Dawid, wystąpisz u mnie? Dawid, po moim trupie, Maciek. I tak było, moi drodzy. Tak było. To była ostatnia rzecz w sumie, którą z Dawidem nakręciliśmy. Szkoda, bo to już dawno temu, dawno i nieprawda. Kiedy Miszon nie pomaluje paznokci u stóp na czerwono. Nie, to ja się nie wkurwiam, tylko jestem smutny. Smutny bardzo! Kiedy zjadłeś dwa witaminowe żelki, ale nie zobaczyłeś, że jedna przykleiła się do drugiej, więc wszamałeś, czy jesteś naćpany jak jasny chuj. O Jezus, nawet nie wiem z czego kurwa jest to zdjęcie, nie mam pojęcia. Ale wygląda bardzo spoko. Finally some good fucking muscle. To Gosku wpierdalający w Dzień Dobry TVN. Bo jak robiliśmy kanał Goskowi, gdzie on jadł po prostu codziennie jakąś rzecz, no to w Dzień Dobry TVN też pierdalał. Co wyście kurwa brali? To też taki reaction mem. Nie jest jakiś wybitnie śmieszny, ale może być. Bardzo lubiłem tę koszulkę. Miałem w niej wywiad z Tomaszem Machałą, zresztą pamiętny wywiad. O, właśnie, jest tutaj! Jest tutaj ten wywiad! Wojciech Łuszczykiewicz! To nawet nie jest on! I tak było, wiele osób mówiło, że jestem Wojciechem Łuszczykiewiczem.
Tak było, tak było. Potem zrobiliśmy nawet z Wojtkiem Łuszczykiewiczem chyba ze dwa skecze z tego. No, ale to nawet nie są. Maciej Dąbrowski zanotował wspaniałą asystę przy bramce na 1-0 dla Legii. A ty znasz go tylko z filmików na YouTube. No właśnie. Słuchajcie, jest Maciej Dąbrowski, on już nie gra w Legii, on gra w ŁKS-ie z tego co pamiętam. Kiedyś próbowałem, chciałem z nim zrobić nawet odcinek, ale tam ciężko było się dobić. Zresztą ktoś mi tłumaczył, że to jest gość, który raczej nie będzie rozumiał dowcipów. On jest chyba starszy ode mnie o rok. Ostrożnie, gorące wargi w twojej okolicy. Świeża sprawa, słuchajcie. O nie, jak ja bym wygrał. O Boże, kurwa! O Boże, o nie, proszę, nie, nie miejmy dziecka z Goskiem, kurwa, please. Ale zajebiste. Moje serce, odejdź, wypierdalaj, spadaj sobie do wulkanu. Tak właśnie powinniśmy się zwracać. Dawno już tego zwrotu nie było, zresztą kiedyś robiłem koszulki, spadaj sobie do wulkanu. Znaczy nie ja osobiście. Wulgarna nazwa kanału, demonetyzacja i obcinanie zasięgów. Zmiana Una V. Boom! Tak, tak było, ale tak było naprawdę. Tak było, no. O, słuchajcie. Nagrodzony Oscarem reżyser filmu Slumdog Milioner z dupy przedstawia porywającą historię prawdziwą. Liczy się każda sekunda, 127 minut w dupie Gimpera. Jak to jest dobrze zrobione, jakie to jest super, jakie to jest fantastyczne, naprawdę. Tylko ta szyja, kurwa, wygląda jakby był takim, kurwa, dojebusem, kurwa, z problemami tarczycowymi. Kurwtura głupcze, widz. Limbo, tak, robią limbo, bo nie chcą kurwtury! Nie chcą kurwtury, to trudno, to tylko dla wspierających. Panie Maciej, ukryliśmy pana, panu film i nałożyliśmy demonetyzację YouTube, ale przecież wszystko jest git. Oj tak, pieguski cookies. Tak, to jest kurwa moment, w którym sobie wsadziłem ciastko do ryja całe i wyglądało to naprawdę jak taki popękany, kurwa, straszny odbyt. Lace from us! I jeszcze takie zdjęcie moje, kurwa, gdzie jestem łysy praktycznie. Dziwne, skąd to wytrzasnąłeś, nie mam bladego pojęcia. Halo? Nie mogę teraz rozmawiać, YouTube mnie ukrywa, przecież to ty dzwoniłeś, na razie. Tak, 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 100%, to 100% ja. Nikt się nie pytał, kurwa. Brian, i jest Brian, kurwa, to był Brian na KSW poszedłem wtedy, tak. To nie było jeszcze Fame MMA, było KSW i Brianek poszedł na KSW. Pamiętny Brianek, on tam na konferencji coś prowadził, nie wiem czy pamiętacie. Ale bym se kepsa opierdolił, no i... No tak, no bo to jest częsty tekst u mnie w odcinku. Czy to jest memem? No nie wiem. Co tu się odjebało? Wyglądam jak Rojo, kurwa, który miał wylew, naprawdę. Zajebiste. Stary rysunek Kamil, kurwa, zajebisty, naprawdę, z Giżycka, z tego co widzę. Kiedy YouTube przestał demonetyzować ci filmy. Tak było. Tak jest. No dobra, to wszystkie, słuchajcie, wszystkie memy, które miałem dla dzisiaj. Dzisiaj był wyjątkowy odcinek, trochę dłuższy niż zwykle, no ale tak jak mówię, jubileuszowy z okazji urodzin tego kanału, siódmych urodzin, to już 7 lat, ja pierdolę, 7 razy 365, dużo. Ponad 2000, kurwa, nie wiem, 500 gdzieś, coś takiego, dni. Ach, moi drodzy, trochę jest to wzruszające. Ja się bardzo cieszę w ogóle z tego powodu, że wy dalej jesteście tutaj ze mną. Zasięgi są mniejsze, jak wiadomo, YouTube demonetyzuje, robią się różne rzeczy, ale to nie ma znaczenia. Ważne jest, że robię to, co kocham i kocham też was. I widzimy się za tydzień. Będą Mikołajki o godzinie 18. Trzymajcie się, pa!